W sobotę w świętokórskich ogrodach odbył się ekofestyn, tym razem wyjątkowo nie 1 maja, ale w ostatnią sobotę kwietnia ze względu na beatyfikację Jana Pawła II. To już tradycja tego miejsca. Rodzinna majówka to wspólna inicjatywa księży Filipinów, Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej, Nadleśnictwa Piaski i Gminy Piaski. Festyn rozpoczął się mszą w intencji leśników, pracowników Nadleśnictwa Piaski i wszystkich osób, które troszczą się o przyrodę. Imprezę plenerową zainaugurował koncert Magdy Anioł, wokalistki z Katowic, znanej niegdyś jako wykonawczyni muzyki country, dzisiaj występującej jako artystka z nurtu muzyki chrześcijańskiej. Impreza w świętogórskich ogrodach była połączeniem muzyki, zabaw, konkursów. Jak co roku, oblegane ze wszystkich stron było stoisko Nadleśnictwa Piaski. Nie brakowało chętnych do spróbowania dania świętego Wawrzyńca, przygotowanego przez teatr kulinarny na olbrzymiej patelni. A wśród drzew co róż pojawiały się anielskie postaci, bowiem hasło festynu i wieczornego koncertu brzmiało: Błogosławiony wśród aniołów, nawiązywało do osoby Jana Pawła II. Błogosławionemu papieżowi Polakowi poświęcone było wieczorne słowo, muzyka i obraz. Wystąpili m.in. Marzena Michałowska i Michał Straburzyński. Wielkie brawa zebrali też uczniowie szkoły podstawowej nr 5, którzy zaśpiewali razem z Magdą Anioł. Nie ma lepsze. Jana Pawła II. 2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje. Świat się modli, gdy Jan Paweł niebo obejmuje. Pontyfikat się nie kończy, dobrze o tym wiecie. Papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie. Nie ma lepszego od Jana Pawła II.